Nie bądź paruwa, zostaw suba, walnij w dzwona. Tym sposobem pomagacie kanałowi rosnąć! Na szczęście ja nie muszę ćwiczyć. Zawsze jestem sprawny. Nie wyglądasz na wysportowanego, tato. Ty też masz za dużo brzusza. Wyglądasz, jakbyś nie ćwiczył. Możesz wyjść. Ja gruby. Jestem umięśniony, a nie gruby. No dobrze, Peppo. Będziesz odpowiedzialna za trening. Od czego zaczynamy? Na początek zrobimy pompki. To proste. Raz. 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 Bardzo dobrze, tato. Musisz ich zrobić przynajmniej 100. Tylko tyle? Otrzymaj mi piwo. Ale cyrk z no bo trzeba i do góry wszystko że a walca przy użyciu palca sobie gdzieś całą wieś. Już jesteśmy! Tatusiu! Widziałeś tę ruderę? Kto by chciał mieszkać w czymś takim? Wiesz, tak konkretnie to ja. O, tu jest pięknie, cudownie wręcz. Ty wiesz, że masz talent, taki efekt przy tak skromnym budżecie. To jest Kubuś? Tak zeszmacili Kubusia? Cegłę proszę? Mama wróciła do domu. No, zostaw mnie! Zostaw! Mogę nabierać formy bez p***wania! Tata świnka jedzie bardzo szybko. O, może trochę zwolnię. Powinienem zwolnić. Ej, ham... Pewnie myślałeś, że dzisiaj nie umrzesz. Niespodzianka. Taty świnki nie ma już od dłuższego czasu. Mamo, gdzie może być tata? Córeczko, jakby ci to powiedzieć? Jest w ogrodzie. Nie, nieprawda. Byłam tam i go nie ma. A kopałaś? Nie martw się, Pepo. Skoro go nie ma tyle czasu, to znaczy, że się świetnie bawi.